Horoskop tygodniowy na tydzień od 22 do 28 listopada. Kochani, kończy się już listopad, miesiąc jesienny, niedługo będzie grudzień, czyli już zacznie się zima. Kochani, w następnym tygodniu będą horoskopy na miesiąc grudzień dla wszystkich znaków zodiaku. Także oczekujcie horoskopów, kochani, ode mnie i odwiedzajcie oczywiście mój kanał codziennie. Codziennie są różne tematy, czy tematy miłosne, wróżby, porady, czy właśnie prognoza związku, sprawy różne właśnie emocjonalne, które Was dotyczą, horoskopy i tak dalej, więc zapraszam serdecznie. Wszystkich nowych subskrybentów zapraszam do subskrypcji mojego kanału z dzwoneczkiem u góry. Wyście dostawali również powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach codziennych. Również proszę o komentarze, o lajki, oczywiście też z kciuszkiem w górę. Dziękuję serdecznie, bardzo lubię czytać Wasze komentarze. Czytam je codziennie. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście na kontakt poprzez e-mail. E-mail znajdą Państwo pod każdym moim filmikiem, jak również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. Tak brzmi mój e-mail, mój adres e-mailowy, ale tak jak mówię, znajdą Państwo mój e-mail pod filmikiem i w komentarzach proszę napisać. Ja podam warunki wróżby indywidualnej. Na podstawie Państwa daty urodzenia i zdjęcia mogę wgłębić się w Wasze osobiste problemy. Dobrze, więc kochani, zacznijmy i zobaczmy, co pokażą karty Tarota na następny tydzień. 5 kart Tarota na dni robocze od poniedziałku do piątku oraz 2 karty tutaj na weekend, sobotę i niedzielę. Mamy w przełożeniu, czyli na spodzie kart Tarota, Słońce. Słońce oczywiście zawsze jest pozytywne w Tarocie. Mówi o czymś pięknym, co nadejdzie, o pięknym czasie, o tym, by nie mieć za dużo trosk, być może jakiś beztroski czas, pozytywne wibracje, pozytywne myśli, sukces, nowy początek czegoś. I też radość, spróbować też cieszyć się życiem każdą chwilą, każdym dniem. Ty przyjdzie jakiś sukces, być może pozytywne rozwiązanie spraw. No i jakby wszystkie sprawy, które potoczą się bardzo pozytywnie, pięknie, piękny czas. Więc już sama ta karta na podłożu talii Tarota mówi tutaj o następnym tygodniu bardzo, bardzo pięknie i pozytywnie. W poniedziałek, kochani Państwo, dwa kije, czyli dwie buławy. Dwie buławy mówią o tym, że podejmiecie jakąś decyzję. Być może macie dwie jakieś alternatywne drogi, dwa projekty, dwóch mężczyzn, dwie jakieś różne, dwa rozwiązania, dwa pomysły i musicie zdecydować się na jeden. Tutaj jakby na razie neutralnie zastanawiacie się w poniedziałek, co wybrać, jaką decyzję podjąć. No i myślę, że zdecydujecie się właśnie na jedną z tych opcji. Aktywnie, energicznie powinniście właśnie tutaj podjąć jakąś decyzję. Jeśli się wahacie lub jesteście niezdecydowani, tak, to przemyślcie wszystkie aspekty w poniedziałek i zdecydujcie się na jedną opcję. We wtorek, kochani Państwo, Dilibenden, kochankowie, to jest 6. karta z Wielkich Arkan, mówi o prawdziwej, pięknej miłości lub o pięknym flircie, romantyczności, o kochankach, o romantycznych chwilach, i również o pięknej chemii, seksie, o jakimś właśnie pięknym, romantycznym czasie ze swoją partnerką, swoim partnerem. Ta karta mówi o pozytywnym czasie w miłości, o tym, by oddać się tym pięknym
wzniosłym momentom. Ta karta mówi również o podjęciu jakiejś decyzji, o właśnie wyborze pomiędzy być może dwoma osobami, dwoma sprawami i też ta karta jest właśnie podjęciem decyzji, być może nawet podjęciem decyzji w sprawach emocjonalnych, miłosnych lub jakichkolwiek innych, jeśli pytacie o sprawy zawodowe, finansowe itd. Czyli tutaj kwestia wyboru, jakby w poniedziałek i wtorek rzeczywiście są podobne karty. Przemyślenie, wybór, jakby tutaj jeszcze troszeczkę niezdecydowanie, no i właśnie stoicie przed jakąś ważną decyzją. Ale również sprawy miłosne tutaj są bardzo gorąco, pięknie, romantycznie pokazane. Czyli we wtorek być może właśnie spotkanie romantyczne lub jakaś właśnie kwestia wyboru. W środę paś monet. Paś monet to osoba jakaś niedojrzała, niezdecydowana, nabierająca najpierw doświadczeń, ale mówi ta karta przede wszystkim o nowym początku. O początku jakimś, który przyniesie Wam dopiero stabilność. Jednakże w tym nowym początku musicie nabrać jeszcze doświadczenia, rutyny. I coś może się tutaj bardzo dobrze rozwinąć, jakaś szansa, być może finansowa, być może zawodowa, lub jeśli pytacie o związek, być może jest tu jakaś szansa na zbudowanie jakiegoś pięknego, stabilnego związku. Właśnie karta ta mówi o jeszcze jakichś takich niepewnych, niedojrzałych krokach, ale może się to ewentualnie tak rozwinąć w coś stabilnego. Tutaj być może spotkacie się z jakimś młodszym mężczyzną, młodszą partnerką. Być może jest Wasz partner, o którym myślicie, w którym jesteście zakochani, zakochane, jest młodszy od Was. Być może chodzi tu również o Wasze dziecko. Jeśli macie dziecko w młodszym wieku, w takim teenager czasie lub studenckim czasie, to tutaj też być może są jakieś sprawy właśnie z dziećmi w środę ważne, sprawy ich stabilności, finansów, zawodu czy studiów. Jeśli macie młodszego partnera, z którym się spotykacie lub partnera, który jest takim młodocianym zachowaniem, duchem, to też chodzi tutaj o to, że jest szansa na jakąś stabilność. Ta karta mówi również o takich znakach zodiaku jak Panna, Koziorożec i Byk. Jeśli sami Wy jesteście spod tego znaku żywiołu ziemskiego, no to jest Wasza karta, a jeśli macie do czynienia z taką osobą, z takim partnerem, to jest na pewno to jego energia, jego karta i mówi o tym tutaj, że małymi kroczkami może coś się między Wami znowu stabilnego wyklarować, zacząć. Jednakże tutaj jest jeszcze jakieś takie niedoświadczenie, nieśmiałość. W czwartek 10 monet. Wow, 10 monet mówi oczywiście o spełnieniu finansowym, zawodowym, bezpiecznej sytuacji. Mówi również ewentualnie o chęci budowania pięknego związku, pięknej rodziny, stabilnego związku, stabilnej relacji, gdzie właśnie stabilność i bezpieczeństwo są tutaj priorytetami. Tutaj jest jakieś spełnienie, tak? Czy w kwestiach finansowych, o których pytacie, czy w kwestiach zawodowych, kariery, czy w kwestiach właśnie emocjonalnych, związku. W każdym tym aspekcie jest tutaj stabilność, dobra pozycja, bezpieczna pozycja, spełnienie wręcz swoich marzeń. I bycie szczęśliwym, tak? Czyli tutaj szczęście dominuje tą kartę. Wewnętrzny i zewnętrzny spokój, jakby sprawy potoczą się dobrze, jesteście również poprzez Wasze otoczenie docenieni i również jakiś macie tutaj sukces. W czwartek dzień sukcesu, karta sukcesu, stabilności, stabilnego rozwoju spraw, zadowolenia, szczęścia. Pokierujcie się również instynktem, jeśli macie jakieś ważne sprawy finansowe, zawodowe w czwartek do rozwiązania.
słuchajcie swojej intuicji i pokierujcie się swoim instynktem, byście dobrze potoczyli tymi sprawami, byście dobrze właśnie tutaj te sprawy załatwili, rozwiązali i tak dalej. W piątek. Piątek, kochani, król monet. Widzicie, jak to bardzo pięknie jest pokazane. Od środy, od pazia monet, w czwartek 10 monet i w piątek, kochani, król monet. Czyli tutaj albo będziecie mieli, nie wiem, jakąś satysfakcję finansową, będziecie dobrze mogli pokierować jakimś projektem czy firmą, jeśli jesteście tutaj jakimiś, nie wiem, biznesmenami, dyrektorami firmy, będziecie tutaj no, triumfować wręcz, tak? Jeśli pytacie o sprawy zawodowej kariery, to w piątek będzie jakiś sukces. Kochani, w piątek będziecie mogli dobre decyzje podjąć, jeśli chodzi o wasze finanse, pracę, współpracę z ludźmi. Tutaj jest naprawdę osiągnięte szczęście. No, solidna sytuacja, realizacja swoich planów, sukces finansowy, sukces zawodowy. Tutaj również dobre rozwoje waszych spraw, tak? Jednak w piątek, jeśli macie jakieś ważne decyzje biznesowe, czy finansowe, czy jeśli chodzi o wasz zawód, to kierujcie się po prostu przede wszystkim siłą swojego charakteru, dobrą decyzyjnością, dążeniem do celu, dobrym zarządzaniem spraw, dobrym zarządzaniem pieniędzmi, praktycznością, tak? Bądźcie konsekwentni, realistyczni, racjonalni, zdyscyplinowani, pracowici. No, podejmujcie decyzje przede wszystkim realistyczne, przemyślcie to logicznie. Bądźcie w zgodzie ze sobą, również pokażcie się dobrą współpracą, tak, z innymi. Tutaj myślcie również o finansach praktycznie. Także, kochani, wszystkie cechy, które ma król, tak, i włada no, wielkimi zasobami swojego skarbca, więc jeśli macie jakieś sprawy do rozwiązania, nie wiem, finansowe, które są dla was ważne, w piątek musicie pokazać stabilność swojego charakteru, pewność swojego działania, no i dążenie do sukcesu. Więc tutaj w piątek naprawdę piękna karta. Jeśli są osoby, które patrzą i pytają o sprawy emocjonalne, to oczywiście tutaj mamy do czynienia znowu król monet, to znowu są znaki ziemskie, byk, panna, koziorożec. Jeśli pytacie o taką osobę spod tych znaków, to oczywiście macie do czynienia z kimś, kto pragnie stabilnego związku, kto chce bezpieczeństwa, stabilności, długotrwałości związku, kto jest dobrym zarządcą, nie tylko finansami, ale również w związku, dobrym ojcem, dobrym mężem, poważnym, solidnym partnerem. Także tutaj, kochani, jeśli wy oczywiście jesteście spod tego znaku żywiołu ziemskiego, panny koziorożca lub byka, to wy powinniście wykazać się tymi wspaniałymi, zrównoważonymi, solidnymi cechami charakteru w piątek, przy załatwianiu różnych waszych spraw. Sobota i niedziela. Także tutaj widzimy, kochani, w tygodniu już podjęcie jakichś decyzji ważnych, jakiś wybór i sprawy finansowe, zawodowe lub w związku, które rozwijają się w tygodniu po prostu fantastycznie. Natomiast w sobotę i niedzielę, kochani, sobota, świat, czyli zakończenie starego cyklu, starych spraw, rozpoczęcie się nowych projektów, nowych pomysłów, być może jakaś podróż zagraniczna, podróż w świat lub poznanie jakichś osób z zagranicy, kontakty poprzez internet, komunikacja, tutaj dążenie do jakichś nowych celów, zadowolenie, szczęście, być może przeprowadzka, być może właśnie podróż. No, być może nawet początek nowej wielkiej miłości, harmonia, jakieś nowe relacje, które się tutaj otworzą, być może nowy związek, który się rozpocznie. Karta, która mówi o rozpoczęciu nowego cyklu, pozytywnego, dobrego. No i w niedzielę mamy tutaj znowu, kochani, znowu mamy tutaj rycerza
monet. Rycerz monet, który walczy o stabilność, bezpieczeństwo, o finanse, o zawód, czy o stabilny, dobry, długotrwały, solidny związek. Czyli tutaj zaufanie, wierność, racjonalność, tak? Racjonalne myślenie, niezależnie w jakim aspekcie, tak? Czy finansowym, czy zawodowym, czy partnerskim. Tutaj coś właśnie lub ktoś, jakiś rycerz, czyli jakiś mężczyzna waleczny, z inicjatywą, z werwą, z odwagą, który chce zawalczyć o coś stabilnego, o stabilny związek i relacje, o tym, że jest pracowity, że chce zawalczyć i pracować nad tym związkiem, który da Wam właśnie tutaj jakąś stabilizację. Kochani, piękne karty, bardzo dużo w następnym tygodniu stabilizacji lub jakichś dobrych finansów, pieniędzy, bardzo pozytywne rozwiązanie spraw, kwestia wyborów, dobre decyzje, podjęcie dobrych decyzji i tutaj w kierunku Waszej stabilizacji, bezpieczeństwa lub dobrego, stabilnego partnerstwa rozwiną się sprawy fantastycznie, ponieważ mamy właśnie, przypominam, Słońce. Słońce w przekładzie właśnie kart Tarota. Więc nie wiem, cudowny, stabilny, konsekwentny bardzo tutaj tydzień, gdzie bardzo dużo kart monet, czyli stabilności, czyli sukcesu w finansach. Raz, dwa, trzy, cztery karty monet, kochani. Czyli zawalczyć o coś właśnie stabilnego. Zobaczmy jeszcze nasz orakel energetyczny. Jakie energie są ważne w następnym tygodniu? Proszę o radę i wskazówkę na następny tydzień. 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 Door to personal healing and happiness. Kochani, otwórzcie tą bramę, karta brama. Otwórzcie bramę i przejdźcie do swojego szczęścia i wyzdrowienia, uzdrowienia i po prostu otwórzcie, tak jak to się mówi, tą bramę do paradise, czyli do raju. Otwórzcie i wejdźcie, nie bójcie się, nie lękajcie się przejść przez tą bramę, ponieważ tam właśnie za tym progiem będzie wasze uzdrowienie i wasz happiness, czyli wasze szczęście personalne. Kochani, coś się zmieni, coś się przetransponuje, coś zmieni się na lepsze. Coś doprowadzi, właśnie cały rozwój w następnym tygodniu doprowadzi tutaj do jakiegoś personalnego szczęścia. Kochani, tego Wam oczywiście życzę. Życzę Wam takiego paradise, takiego raju, by coś przemieniło się właśnie na lepsze w Waszym życiu, czy w Waszej pracy, czy w Waszych finansach lub również oczywiście w Waszych związkach miłosnych. Tego Wam z całego serca życzę. Życzę to również sobie i życzę Wam pięknego listopadowego jesiennego tygodnia. Wszystkiego dobrego, by się wszystkie sprawy potoczyły tak jak tutaj u mnie w tych cudownych kartach. Sukcesu, bezpieczeństwa, stabilności. Do usłyszenia. Już wkrótce.